Dzień dobry, Monika Jackowicz, Fundacja Aktywni Śleżanie. Witam wszystkich serdecznie na triatlonie dla Januszy i Grażyn w dniu 17 sierpnia na pięknym ośrodku nad Zalewem Sulistrowickim. 156 uczestników wystartowało. Niestety już 3 osoby zrezygnowały po etapie pływackim, ale reszta szczęśliwie już dobiega do mety. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowani są w pomoc przy organizacji tego triatlonu. Jest to dla mnie bardzo ważna rzecz. Nie tylko materialna, ale pomoc osobista też jest bardzo ważna. Dziękuję ślicznie. Nie będę tutaj wszystkich wymieniać, ponieważ żebym kogoś nie pominęła i popełnię faux pas. A więc dziękuję ogólnie wszystkim. Zapraszam na kolejną edycję, jeżeli taka będzie, niedługo się okaże. Bardzo serdecznie zapraszam osoby z niepełnosprawnymi dziećmi. W tym roku startowały 4 takie pary. Na przyszły rok zapraszam. Wstęp mają bezpłatny, a więc zależy nam na tym, aby jak największa ilość osób startowała i żeby można było im pokazać, że siedzenie w domu z osobą niepełnosprawną to nie jest fajna rzecz. Wyjdźcie, przyjdźcie do nas, będziecie się dobrze bawić na pewno. Zapraszamy także wszystkich amatorów, którzy chcą podjąć wyzwanie startu w triatlonie, aby spróbowali swoich sił w przyszłym roku. Dzień dobry, Jurczak, Przemysław i Jakub. Jesteśmy tutaj po raz drugi na Januszach i Grażynach. No trasa mega, jak zwykle. Pełna ekipy dopingu, także mówię, no doping jest elegancki, Kuba Głowa. Doping, trasa, no wyśmienicie, także zaopatrzona wszystko, także jak co roku coraz lepiej. Także gratulujemy wszystkim. Najbardziej na trasie utkwiło mi w pamięci pływanie na tym zalewie, bo cały rok nie pływałem. Dopiero dzisiaj pierwszy raz od roku pływałem więcej niż 5 metrów. Trasa przygotowana idealnie. Na szczęście była taka sama jak w zeszłym roku, więc wiedziałem, czego się spodziewać. Nie musiałem czytać tego długiego regulaminu, bo wszystko wiedziałem, co i jak z zeszłego roku. Także jestem przeszczęśliwy i za rok znowu tu przyjeżdżam. Mam nadzieję, że Rafa wytrzyma, bo już dziurawa w dwóch miejscach.
Atmosfera na trasie, jak się biegło, jak trasa przygotowana? Trasa świetnie przygotowana, po drodze mijaliśmy stado kóz. Generalnie bardzo gorąco. Strasznym Januszem jestem, że założyłem ten strój. Ale generalnie bardzo się cieszę, fajna organizacja. Jak woda w zalewie, ciepła, zimna była? Woda akurat zimna, odpowiednia temperatura. Jak kibice kibicowali? Łapali mnie cały czas za ogon, trochę przeszkadzali. Gratulacje. Dziękuję. O Jezus, trasa, ciężko, ale bardzo przyjemnie. No co mogę więcej powiedzieć, no petarda. Jak kibicowali na trasie? Były miejsca, gdzie ich było mało, więc motywacja spadała, ale tam gdzie więcej to naprawdę 200% mocy. Jak woda w zalewie, zimna, ciepła, jak się płynęło? No płynęło się bardzo przyjemnie, w porównaniu do zeszłego tygodnia, gorąca woda. Trasa przygotowana, jak się biegło, w dwóch słowach, jak dałeś radę? Dzień dobry, witam serdecznie z tego fajnego zalewu. Trasa rowerowa w połowie przygotowana, w połowie wiadomo dziury, ale daliśmy radę. Nie było tak źle. Trasa biegowa troszkę gorsza, bo kamienie. Jak ktoś ma cienką podeszwę, tak jak ja, to niestety nogi bolą. Woda ciepła w zalewie? Woda w zalewie średnia, mogła być troszkę cieplejsza, ale ogólnie bardzo fajnie. Dziękuję, pozdrawiam, Sylwester Kowalczyk.